Siemaneczko kochani, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się takim moim osobistym projektomarzeniem. Będziemy dzisiaj detailingować samochód, jakim jest BMW E38 z 1994 roku, czyli pierwszy rok produkcji. Jest to silnik 3.0 V8 218 koni w kolorze Cosmo Schwarz, czyli najczarniejszym z palety BMW. Udało mi się go kupić w bardzo okazyjnej cenie. Jest w bardzo ładnym stanie, nie ma nigdzie oznak korozji. Jakie procesy dzisiaj będziemy wykonywać na tym samochodzie? Pierwsza rzecz, no to oczywiście musimy go umyć, potem musimy go osuszyć. Następnie zajmiemy się glinkowaniem, czyli wyciąganiem wszelkiego rodzaju zabrudzeń, które jakby wbiły się w samochód. Chciałbym zaznaczyć, że robię to wszystko amatorsko. Oglądałem wiele filmików na YouTubie, czytałem bardzo dużo porad, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to wszystko należy wykonać, żeby to było wykonane poprawnie. Kosmetyki, które będziemy używać, to są kosmetyki od oczywiście RR Customs. Wosk, który będziemy nakładać, jest z firmy Soft 99. Glinkę mamy z K2. No i jakieś tam dodatkowe pierdoły typu szampon i czernidło do opon mamy z firmy Moje Auto. Jest to popularna marka, dostępna w każdym hipermarkecie. Mamy oczywiście masę trzymatek mikrofibrowych, gąbkę oczywiście do mycia, dwa wiaderka, kerszer, no i oczywiście szlauf, dostęp do wody. Kosmetyki od RR Customs, które będę dzisiaj testował, to m.in. środek do czyszczenia oraz konserwacji skóry wewnątrz, ponieważ domyślam się, że skóra wewnątrz nie była nigdy nawilżana, nie jest nigdzie spękana, więc jej jakby jakość jest dosyć fajna, natomiast jest troszeczkę przesuszona, widać, że potrzeba jakiejś dobrej odżywki, taką też zaaplikuję podczas konserwacji wnętrza. Oczywiście po wyglinkowaniu samochodu będziemy też korzystać z wosku bardzo dobrej jakości, przeznaczony głównie do czarnych lakierów, zabezpieczy on nam troszkę samochód przed warunkami atmosferycznymi, no i ułatwi nam to potem utrzymanie samochodu w czystości. Dodatkowo RR Customs przygotowało dla nas preparat, tak zwaną krwawą felgę, czyli po prostu aktywną chemię, która po kontakcie z brudem ten biały kolor tego płynu zaczyna zmieniać się na czerwony. Felga wygląda wtedy jakby krwawiła, także środek jest bardzo silny, natomiast usuwa najtrudniejsze zabrudzenia osad z klocków hamulcowych, z płynów i myślę, że tutaj sobie jak najbardziej poradzi. Samochód oczywiście wymaga delikatnych poprawek i delikatnego takiego liftingu, że tak wyrażę, ponieważ ma tam kilka uszkodzeń. Delikatnych oczywiście są to kwestie do oddania po prostu w ręce specjalisty, czyli do pospawania jakieś tam delikatne elementy plastikowe na właśnie tam paru centymetrów, ale chciałbym zająć się lakierem, bo podejrzewam, że tutaj żaden właściciel, a było ich dwóch, z czego pierwszy właściciel jest urodzony w 1933 roku. Jestem oczywiście pierwszym właścicielem w Polsce. Jest ona świeżo sprowadzona, już jest jak widzicie po przerejestrowaniu. Podejrzewam, że nikt nigdy o ten samochód jakoś specjalnie nie dbał pod kątem zabezpieczenia go na różnego rodzaju ewentualności. No i przede wszystkim chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za ponad 200 subskrypcji na moim kanale. Z tej okazji przygotowałem dla was konkurs, gdzie możecie wygrać kosmetyki od RR Customs. Wszystkie szczegóły na ten temat pod koniec odcinka oczywiście. Także co, ja powoli przygotowuję sprzęt i zabieramy się do pracy. Się nudzi, możemy sobie wziąć wiaderko, pędzelek i w takich punktach najbardziej, gdzie zgromadza się najwięcej brudu, możemy sobie tak to elegancko przeczyścić, żeby wszystkie te zakamarki, wszystkie cały ten kurz, cały ten syf zebrany sprzed tylu lat mógł się po prostu rozpuścić. Wiadomo, że tutaj nie przesadzajmy i nie myjmy całego silnika tym pędzlem. Chodzi głównie o to, że po prostu tutaj, gdzie są styki z karoserią, gdzie są uszczelki, żeby po prostu to przetrzeć, na nowo zakonserwować, przesmarować silikonem, żeby to wszystko po prostu miało sens. No i fajnie, pierwszą część mamy za sobą. Auto jest dokładnie umyte.
wypędzelkowane w miejscach najbardziej jakby zabrudzonych. Otworzyliśmy klapę też tam wszystko wypędzelkowaliśmy. Także tak, samochód sobie teraz schnie. Teoretycznie powinniśmy potraktować go takim dużym ręcznikiem z mikrofibry, ale niestety nie mam takiego, więc poczekam aż sekundę przeschnie. W miejscach, gdzie jeszcze została woda, to sobie ją zbierzemy. Teraz pokażę Wam, jak wygląda sprawa czyszczenia felg z tą krwawą cieczą. Natomiast moje felgi są stosunkowo czyste, więc tutaj może tej reakcji może nie być takiej silnej, ale zobaczymy. Dobra, teraz mamy tak, Wheel Gel Plus od RR Customs. Do tego dostajemy taki atomizerek elegancki. Najlepiej wiadomo, jak to przy każdym produkcie, wstrząsnąć przed użyciem. Dobra, aplikujemy. No szczerze wam powiem, że zapach nie jest jakoś turbo specjalny. No ale ma to działać, a nie pachnieć. Natomiast jeśli chodzi o zapachy, to tutaj RR Customs mamy na przykład tak, plastic cleaner o zapachu pomarańczy, orange. Mamy quick detailer o zapachu gumy balonowej, bubble gum. Więc dosyć fajna sprawa. Tu mamy tak, tu mamy dressing, ale on jest bezzapachowy. To dobrze, bo nie będzie nam zostawiać zapachu. Nie będziemy pozbawiać, zwłaszcza w starych samochodach, pierwotnego zapachu. No i tyle. Dobra, jedziemy z koksem. No i zaczyna już jakaś reakcja być. Zaraz wrócimy do tej felgi. Jedziemy do kolejnej. Najgorsze, pasowałoby w ogóle wjechać na podnośnik, ściągnąć felgi i zrobić to z samymi kołami, a nie jakby w ten sposób, no bo nie doczyścimy felg wewnątrz. Jeżeli chcemy faktycznie o to zadbać, ten środek będzie super, natomiast trzeba byłoby tą felgę ściągnąć faktycznie, żeby miała ręce i nogi. O, patrzcie, co się tutaj dzieje już. Tutaj, gdzie jest ten czerwony ślad, to tutaj właśnie są najgorsze zabrudzenia. Dobra, teraz będziemy płukać. Oczywiście tutaj pasowało podjechać jeszcze ze szczotką, żeby jakby podwoić efekt. Natomiast ja dzisiaj takie szczotki nie posiadam, więc po prostu posiłkuję się tylko i wyłącznie karszerem. No i fajnie, teraz samochód jest umyty. Będziemy się zabierać do etapu glinkowania. Pierwsza sprawa jest taka, że pasowałoby tą glinkę jakoś zmiękczyć. Zobaczymy, w jakiej ona jest twardości. Ale jeszcze spokojnie. Ją trzeba sobie uformować na taki placek. No dobra. Oczywiście tą glinkę wcześniej musimy sobie jakoś uformować na jakiś placek. Ważne jest też to podczas glinkowania, żeby dobrze rozrobić ten placek, żeby on był w miarę szeroki, żeby wygodnie się na nim pracowało. Oczywiście trzeba pamiętać cały czas o lubrykacji danego elementu karoserii, żeby ta glinka miała poślizg. No i pamiętajcie, żeby kontrolować cały czas to, co się znajduje na tej glince, bo wszelkiego rodzaju wybrane jakieś syfy mogą potem zarysować nam karoserię, no nie? Więc to na to trzeba zwrócić uwagę. No i przechodzimy do etapu glinkowania w takim razie. Ważne jest to, żeby też wyczuwać pod tą glinką chrupowatości, w sensie czuć bardzo mocno,
jak ta glinka pracuje po tym lakierze. Jeżeli jest odpowiednia lubrykacja, to nie jest nigdy kwestia złej aplikacji, tylko po prostu jakości karoserii. Więc tutaj tak naprawdę można to oczywiście palcem wyczuwać, bo te wszystkie chropowatości są wyczuwalne pod palcem. Nigdy nie robimy kolistych ruchów, żeby nie zwiększać ryzyka zarysowania, tylko raczej pionowe, poziome. Po tym przywoskowaniu jakby będzie to miało swój efekt też, więc trzeba to robić dosyć skrupulatnie i ostrożnie też. Za każdym razem kontrolować jakość tej karoserii. Jeżeli czujemy, że faktycznie jest poślizg pod palcem, też nie ma żadnych chropowatości, to znaczy, że dany element jest wyglinkowany. Także lecimy dalej. Dobra, moi kochani, teraz tak. Glinkowanie mamy już za sobą. Objechałem całe auto. Póki co efekty są wysoce zadowalające. Teraz auto trzeba jeszcze raz umyć po tym odtłuszczaczu, po tym lubrykancie, no i po tej glince i po tym, co tam ewentualnie zostało. Glinkę wymieniłem trzykrotnie. Karoseria była w sumie w zaniedbanym stanie, a właściwie to, co na niej zostało, to myślę, że od 94, no 25 lat, co by nie patrzeć, tak naprawdę. Zrobiło swoje. Więc tak naprawdę teraz będziemy to auto sobie jeszcze raz myć, no i będziemy przystępować do nakładania wosku. Nie no, raz na jakiś czas takie glinkowanie naprawdę warto zrobić. Zwłaszcza, że podejrzewam, że tutaj nikt nigdy takiego zabiegu nie robił. No ale niestety nasz najgorszy wróg życiowy to jest czas. Więc tutaj czas na pewno tej BMC dał się we znaki. Tak więc dobra, przystępujemy do woskowania. Pierwszy raz korzystam z tego wosku. Z reguły korzystałem z takich wosków jak Turtle, albo jakieś skorupa węża, czy żółwia i tak dalej, tak dalej. No zobaczymy, jak sobie poradzi. Generalnie zrobiłbym wam 50, czyli pół na pół. Zresztą dobra, zrobię w takim razie. Zobaczymy efekt. Dobra, teraz musimy sobie odczekać chwilę, aż on przeschnie, musimy dać mu kilka minut. Ja sobie w międzyczasie zrobię jakiś błotnik, no i zobaczymy efekt 50 na 50. Dobra, kilka minut minęło, możemy sprawdzić, jak wygląda efekt docelowy. Do tego oczywiście czysta mikrofibra, najlepiej zwinięta w taką kulkę. No i możemy zacząć polerkę. A niestety przez to, że posiadam kamerę sportową zamiast lustrzanki, niestety nie stać mi na tego typu sprzęt. Natomiast no nie wiem, zobaczymy, czy w ogóle będzie coś widać. O kurwa. Dobra. Przetrę jeszcze, bo się zrobiła linia z tego. Jezu, ale czuć nawet pod szmatką, szczerze wam powiem. Nie no, jest, kurde. Nie ma co pieprzyć. To jest nawet przerąbane, że wy tego nie widzicie pewnie, ale głębia lustrzanki by to chwyciła, natomiast tą linię można zaobserwować tutaj. Troszkę może widać, może popracuję trochę ten, ale lakier czarniejszy o większej głębi, no niesamowite. 25-letnia karoseria. Super. No to i teraz, jak słońce zaszło, to elegancko widać, jak to wszystko fajnie działa. Musiałem się przenieść do garażu, ponieważ niestety zastał mnie zmrok. Po drodze mi wypadła jedna sprawa, co troszkę mnie czasowo troszkę rozbiło, ale jedziemy dalej, nie przestajemy. Został jeszcze sufit i prawy bok. Thank you.
teraz jesteśmy na etapie czyszczenia i konserwacji tapicerki skórzanej w BMW 38. Tak jak wspomniałem wcześniej, skóra jest w miarę dobrej kondycji, natomiast jest troszeczkę przesuszona, co widać na rantach. Zaraz ją doczyścimy i zaimpregnujemy odpowiednim środkiem. Tutaj mam taki secik przeznaczony do lekkiego czyszczenia. Jest nawet napis soft. Występuje też wersja mocniejsza do silnie zabrudzonych skór. To jest tak, dostajemy w komplecie rękawiczki, dostajemy w komplecie dwie mikrofibry, szczotkę do czyszczenia skór o bardzo przyjemnym włosiu. Myślę, że spokojnie będzie wystarczająca. Tu mamy leather cleaner, czyli sam środek czystości, nawet z pianowniczką. W razie jakby ktoś miał skórę perforowaną, to nie zapcha sobie tych wszystkich kanalików. No i leather conditioner, czyli jakby odżywka, którą nałożymy po poczyszczeniu. No to co, zabieramy się do pracy. Może zrobię też 50 na 50, żebyśmy zobaczyli, czy faktycznie ten efekt jest widoczny. Chociaż skóra jest czarna, więc nie będzie widać takiego efektu, jakby to było na skórze jasnej. No ale spróbujemy. No, różnica jest kolosalna. Także szczerze powiedziawszy, z efektu jestem bardzo zadowolony. No i widać to ewidentnie na zagłówku, choćby nawet największy efekt, że ta skóra nie jest taka wyblakła, że stała się czarniejsza, żywsza. Także dobra, jedziemy całość w takim razie. No muszę wam powiedzieć, jak na skórę w 25-letnim samochodzie, to naprawdę odzyskała swój dawny blask, kolor i taką żywotność w swojej strukturze i kolorze. Także gorąco polecam te produkty, jak najbardziej. I oczywiście, jeżeli macie ochotę, to możecie też takim środkiem pociągnąć sobie wszystkie elementy skórzane, nie tylko tapicerkę, ale też boczki, jeżeli są skórzane, ewentualnie mieszek, podłokietniki, jeżeli wszystko to, co gdzie jest zawarta skóra, to jak najbardziej takie czyściwo i odżywkę możecie sobie zaaplikować, więc to nie ma problemu z tym. No i oczywiście konkurs, o którym wcześniej wspominałem, na 200 subskrybentów. Do wygrania jest taki mini zestaw kosmetyków od RR Customs. Między innymi jest do wygrania Wheelgel Plus, czyli żel do opon, tak zwana krwawa ferga. Oczywiście coś do wnętrza, czyli interior dressing i plastic cleaner. No i oczywiście Quick Detailer Plus, czyli coś do karoserii, powłoka taka hydrofobowa, która bardzo fajnie sobie z tym radzi. Także to możecie zgarnąć oczywiście o pełnych pojemnościach, wszystko nowe. Zasady konkursu. Zasady konkursu są w miarę proste. Musisz zostawić oczywiście łapkę w górę, musisz subskrybować mój kanał i zostawić komentarz o treści konkurs. Wyniki losowania odbędą się 21 października, w poniedziałek, także trzymam mocno za Was kciuki. Zachęcam do wzięcia udziału oczywiście w konkursie, bo na pewno każdemu taki zestawik się przyda. Także życzę Wam powodzenia, do zobaczenia, cześć!